Witajcie. Dziś króciutki film ze strojenia Golden Maska, ze strojenia ręcznego. W sumie film dotyczy wielu wykrywaczy, nie tylko Golden Maska. Wszystkie wykrywacze, które mają ręczne strojenie do gruntu, można w ten sposób traktować i będzie ten film na pewno pomocny dla osoby początkującej, która ma jakieś tam problemy z manualnym strojeniem do gruntu. Włączam ręczne strojenie do gruntu. Posłuchajcie tego. Zniżam cewkę do ziemi i otrzymuję taki niski ton. Więc wiem, że ten ton to jest żelazo, więc można powiedzieć, że to strojenie jest negatywne. Bo jest w kierunku jakby żelaza. Cyferka 31. Więc co chcę zrobić? Chcę doprowadzić do tego, żeby wykrywać, żeby był tak zbalansowany, żeby nie dawał tego niskiego tonu, a nie wysokiego. Więc jedziemy do góry. Wciąż mam niski ton. Dalej. Ten ton niski już jest troszeczkę taki cichszy. My jesteśmy na 35. Jeszcze jest. 37. Cisza. Można powiedzieć, że wykrywać jest dostrojony do gruntu. Ale jedźmy dalej. 38. O, poczekajcie. Więc doszłem do tego, że wykrywacz jest na 37. Zapiszemy sobie tą cyferkę 37. Później wam to wszystko wytłumaczę. 37, 38. Jeszcze niski. 40. Cisza. 41. Cisza. 42. Posłuchajcie tego. To właśnie zaczyna się pojawiać nam tutaj taki wysoki ton, więc wykrywacz wchodzi w strojenie pozytywne, czyli bardziej na plus, bo daje nam sygnał jakby koloru. 43. 44. Coraz bardziej wyraźny. Więc wykrywacz przeszedł nam, można powiedzieć, strojenie pozytywne. Więc muszę wrócić. Już jest dobrze. Zapiszę sobie tą cyferkę 42. To jest początek jakby. Jest bardzo dobrze. Jest jeszcze lepiej. 40. 40 na razie chyba optymalnie. 39. Zaczyna się pojawiać niski ton. 38 już bardzo. 37 już nie da się. Popatrzcie. To, co wam zaznaczyłem tutaj. Tu mieliśmy pozytywny dźwięk. Czyli zaznaczymy sobie plusikiem. A tu minusowy. To są widełki do strojenia do gruntu. W tych, między tymi dwoma parametrami, czyli 38, 39, 40 i 41, wykrywacz będzie dobrze dostrojony do gruntu. Myślę, że często osoby początkujące mają z tym problem, bo nie wychwytują tego momentu, w którym wykrywacz jest dostrojony do gruntu. Po prostu nie rozpoznają tych widełek, że one istnieją. Że nie ma takiego równego i bezpośredniego przejścia ze strojenia negatywnego, takiego ciach, na pozytywne. Dzieje się tylko i wyłącznie to w gruntach bardzo silnie zmineralizowanych, gdzie musimy dostroić na punkt i najlepiej jakbyśmy mieli między 39 a 40 jeszcze 10 punktów, prawda? Wtedy by się dało optymalnie ustawić, ale takiego czegoś tutaj nie ma, czego bardzo żałuję, to by się przydało. Pokazałem wam to na przykładzie Golden Maska, prawda? Te strojenie do gruntu manualne. Jest to bardzo proste. Doradzam na początku, żeby robić to na ustawieniach takich łagodnych, niewyżyłowanych, bo wtedy jest prościej. Mamy wykrywacz spokojny, to nam pomaga w fajnym dostroju do gruntu. Jeśli stolicie, chcecie stroić wykrywacz prawidłowo,
to musicie go stroić na ustawieniach, w których będziecie poszukiwać. Dlatego, że jeśli ustawicie wykrywacz na bardzo ostro, czyli dacie na przykład powerboxa, to ten wykrywacz wymaga bardziej precyzyjnego tego strojenia i te widełki automatycznie będą mniejsze, prawda? One się skrócą nam. Trzeba o tym pamiętać. Więc nie róbmy czegoś takiego, że stroimy na łatwych ustawieniach, a później dowalamy wykrywaczowi, ile fabryka dała, no bo wtedy będzie niestabilny. To jest zasada, to co Wam opisałem, to jest zasada dotycząca wszystkich wykrywaczy, które mają w sumie manualne strojenie do gruntu. Nie spotykam się z innymi. Fajnie to jest w Tejonie działa, gdzie to pozytywne dostrojenie daje bonusy w głębokości. Co daje pozytywne i negatywne ustawienie wykrywacza? Z negatywnym pomaga nam to w omijaniu chodroków i różnych takich zaburzeń gruntowych, które dawały wysoki kolor. Ale szkodzi nam na przykład w drobnych celach, które wykrywacz uznaje za nisko przewodzące, żeby nam się nie wbijały na żelazo, bo wtedy będzie bardziej żelazisty ton na takie drobne, jakieś tam sreberko, ołów taki drobny, śrucitki, jakieś to będzie wszystko przechodziło w żelazo, nie? Natomiast strojenie pozytywne da nam głębokość większą, da nam co nam? Na pewno przeszkodzi nam w chodrokach, bo będziemy je wyłapywać i będzie pomagało właśnie w tym, żeby uniknąć, żeby cele nam nie wchodziły w zakres żelaza. Żeby nie było takiego czegoś, że drobno przewodzący przedmiot dla wykrywacza będzie stawał się żelazem, nie? No, więc prosta sprawa, raz się to zrobi, to po prostu się będzie umiało. Wszystko polega na tym, że trzeba się nauczyć rozpoznawać dźwięk niski od wysokiego, znaleźć sobie, nawet na karteczce sobie zapisać tą właśnie, tak jak ja to zrobiłem, że macie te widełki i w tych widełkach sobie ten wykrywacz stroicie. Stroi się, akurat Golden Maska stroi się bardzo prosto, nie ma z tym żadnych problemów i kłopotów, nikt nie będzie z tym miał problemów. Ustawienie ręczne jest na pewno lepszym rozwiązaniem, dlatego że trzeba wierzyć sobie, a nie automatowi. Nie, on ma pomagać, a nie, można po prostu ustawić źle. I może nie być, nie, wykrywacz może nie działać optymalnie. Ja raczej staram się troszeczkę ustawiać pozytywnie. Pomaga mi to wychwytywać jakichś głębszych celi. Wykrywacz może jest mniej stabilny, trochę tam piszczy, popiskuje, prawda, na grunt. No więc zasada od Deusa, Poteiona, Goldmaxa Powera, Boże, w świętej ile tych wykrywaczy miałem, to wszystko działało w ten sam sposób. No, na razie to wszystko. Tereny widzicie bajranckie. Do usłyszenia.